Cześć wam i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope. I moi kochani, kontynuujemy naszą wycieczkę po tej jałowej planecie, jaką jest Barrendale Mesa. I w dalszym ciągu, słuchajcie, będziemy szukać tutaj w okolicy Magikup, tak, to wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej poprawna forma odmiany angielskiego słowa Magikupa. Bądź kameków, jak niektórzy by powiedzieli, tak bardziej z japońskiego. Ale najzwyczajniej w świecie będziemy próbowali tutaj w dalszym ciągu na nie polować, w dalszym ciągu będziemy kombinowali tutaj, co jeszcze możemy z nimi zrobić. I słuchajcie, musimy również pomyśleć, czy w tym momencie istnieje jakiś sposób, aby dotrzeć o właśnie tam, czyli do skrótu prowadzącego na sam początek tejże krainy, tej planety. Ale żeby dowiedzieć się, czy w ogóle będziemy mogli tutaj skorzystać z jakiegoś skrótów, Desert Highway Dark Mess, czyli autostrada przez pustynię albo opuszczona autostrada Mrok Masy. To będzie pierwsze, co dzisiaj, słuchajcie, tutaj zrobimy najzwyczajniej w świecie. Zaczniemy od walki, bo tak de facto, jak spojrzycie w którymkolwiek z kierunków, to będziecie widzieć, co tak właściwie w tej, na tej planecie się tutaj przed nami czai. A to oznacza, że tak właściwie to, co widzimy, to jest wszystko, co ta planeta ma nam do zaoferowania. Więc po co kombinować, skoro możemy na samym początku już od razu tutaj zrobić rzeczy, które faktycznie mogą nam dopomóc. I słuchajcie, mamy pierwszą sytuację, już mamy pierwszą taką walkę, gdzie faktycznie będziemy musieli zdecydować, jak tutaj z tym wszystkim, jak to wszystko rozegrać. Ponieważ najzwyczajniej w świecie, tak jak widzicie, mamy przeciwników tutaj, którzy są nieodporni, czy też mają mniejszą odporność przeciwko elektryczności. Chodzi oczywiście o naszych falusiów. Mamy Zmrożona, który no, jest nieodporny na ogień. No i mamy, słuchajcie, naszych tutaj Spellrizerów, czyli przeciwników, którzy przywołują innych przeciwników i ich w pierwszej kolejności musimy tutaj w jakiś sposób pokonać. Tylko że oni są mniej odporni albo bardziej podatni na powiew. Na całe szczęście mamy te beczki z wiatrem, pun not intended, żeby to tutaj ogarnąć. Ale to oznacza, że musimy któregoś z naszych bohaterów zaekwipować w ataki, czy też zaekwipować w takiego sparka, żeby mógł zadawać obrażenia tej większości. Wydaje mi się, że tu większością będzie właśnie, będą Spellrizerzy. Innymi słowy, wyrzucamy ogień, wyrzucamy naszego Pyrostara i tutaj przechodzimy na Zephy Quake'a. Mamy jeszcze Zephistara, który, wiecie co, Zephistar będzie tutaj, wydaje mi się, lepszy, troszeczkę lepszy będzie. No i z racji tego, że część przeciwników jest w tym momencie odporna na gluta, no to wymienimy sobie, co ma księżniczka Peach, żeby to miało znowu ręce i nogi w jakiś sposób. No i tak przygotowani, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby tym zespołem w dalszym ciągu tutaj wszystko robić. Czy ktoś ma ładowarkę? Wow, tego tekstu nie słyszałem jeszcze, ale zacznijmy od tego, że musimy nasz zespół uzbroić troszeczkę. To znaczy... Peach na pewno nie będzie atakowała, więc dobrym pomysłem jest w tym momencie przyzwanie White Claw'a. Z tego prostego względu, że White Claw będzie tutaj, właśnie, White Claw może nam pomóc bardziej niż przeszkodzić. A druga sprawa jest taka, że przyzywając go w tym momencie, po pierwsze, księżniczka Peach, Kurlik Peach będzie mogła nadać mu dodatkowe obrażenia.
Za co bardzo serdecznie w tym momencie jej dziękujemy. Po drugie, księżniczka Peach już teraz będzie mogła nałożyć na cały zespół barierę zespołową. A to oznacza, że nasz Wildclaw będzie miał 3 darmowe obrażenia. 3 razy może zostać zaatakowany przez przeciwników bez ponoszenia jakichś większych, mniejszych tutaj, wiecie, sensacji. Teraz tak. Kurlik Peach, ty moja droga, będziesz musiała się wydostać jak najdalej. Teraz zastanawiam się, jak to tutaj ogarnąć. No i spróbujemy to zrobić w taki sposób. Niestety nie udało się tego zrobić tak, jakbym chciał to zrobić. No dobrze, zrobimy to inaczej. Zrestartujemy bitwę i spróbujemy zrobić to inaczej. To znaczy, jest druga opcja, którą chciałbym tutaj wykorzystać. I od tego, słuchajcie, możemy spróbować zacząć. To znaczy, Peach znowu przyzwie tutaj naszego szanownego White Claw'a. Ale Kurlik Peach, zamiast tutaj kombinować z Kurlik Peach w taki sposób, jak kombinowaliśmy, zrobimy to troszeczkę, słuchajcie, inaczej. To znaczy, nałożymy oczywiście naszą barierę zespołową, bo dlaczego by nie? Teraz tak, Peach, ty moja droga przesuniesz się tak blisko, jak to jest tylko możliwe, naszej szanownej Kurlik Peach, żeby Kurlik Peach mogła wykorzystać ciebie do odbicia się. I teraz robimy zespołowy wyskok. I tak jak widzicie, mamy jeden dodatkowy ruch naszą szanowną Peach. Naszą szanowną Kurlik Peach. A to oznacza, że w tym momencie, no widzicie, tutaj nie możemy za bardzo przeciwników przyzwać do siebie, prawda? Ale jeżeli użyjemy Move Boosta, podejdziemy sobie troszeczkę bardziej tu, czy nawet podejdziemy troszeczkę bardziej tutaj, no to jesteśmy w stanie przyzwać tych spellcasterów tak, żeby do nas podeszli. A od tego, że oni bliżej nas podejdą, to już jeden mały kroczek do tego, aby tych drabów najzwyczajniej w świecie, no, zrobić im troszeczkę większą krzywdę. No i dobra, możemy się odsunąć naszą szanowną Kurlik Peach, bo ona w tym momencie nam potrzebna nie będzie. Potrzebny nam za to będzie Kurlik Mario. A, przepraszam. I oraz nasza szanowna księżniczka Peach. Wow, ale mnie zakręciło w nosie. Dawno mnie tak nie kręciło w nosie, moi kochani. Przepraszam, jeżeli to słyszeliście. No ale dobra, lecimy tutaj. No i słuchajcie, w tym momencie mamy możliwość wtrąbienia tym wszystkim przeciwnikom. Tak jak tutaj mamy. No nie za bardzo możemy im wszystkim wtrąbić, ale możemy spróbować jak najmocniej im wtrąbić. Jeden spellcaster zostanie przy życiu. Jeden spellcaster pozostał przy życiu. Niestety za bardzo z tym zrobić nie mamy co. W tym sensie, że nie mamy jak tutaj go ogłuszyć ani nic z tych rzeczy. No i co, moi drodzy? No i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wycofać się księżniczką Peach jak najdalej i zakończyć tą turę. Tak, on będzie przed nami uciekał i przyzwie zwykłego przeciwnika. A, to nie jest problem. To naprawdę, słuchajcie, tutaj nie jest absolutnie żaden problem dla nas. O! Będziemy teraz widzieć, co tak właściwie się spawnuje nam tutaj. I czy dobrze wybraliśmy? I odpowiedź brzmi,
Nie mam pojęcia, czy to jest mrożon, czy to jest... Nie. To są te draby. Czyli falusie. Oj, może być ciężko, jeżeli oni tutaj będą nam w dalszym ciągu... będą nas tutaj próbowali atakować, ale... Możemy zrobić coś takiego, słuchajcie. Mam nadzieję, że on w następnej turze nie będzie w stanie do mnie podejść. A nawet gdyby był w stanie podejść, no możemy sobie włączyć regenerację, także to nie jest żaden, absolutnie żaden problem tutaj. Dobra, jakby to zrobić, żeby nie tyle, że się nie narobić, co żeby być w bezpiecznej odległości. Kurlik Mario, jak daleko możesz podejść? Możesz podejść naprawdę daleko, więc możemy... Możemy zrobić coś takiego, że Kurlika Mario... przesuniemy tutaj. Dzięki czemu... będziemy mogli zrobić coś takiego. I jeżeli dobrze pójdzie... Okej. No to mamy w tym momencie to w miarę ogarnięte i mamy Counterblowa. Gdyby przeciwnicy postanowili jednak nas zaatakować, a na pewno postanowią nas zaatakować, bo... Okej. Czyli w tą konkretną, słuchajcie, tutaj, no, w ten portal nie możemy nic z tym zrobić, ponieważ ten portal jest, no, po prostu niedostępny. Peach tylko, kurczę, Peach troszeczkę oberwie, jeżeli tak to zrobimy. A jeżeli spróbujemy w tamtego, to Peach nie oberwie. Dobra. No to w takim razie strzelamy tam. Au! A jednak Peach oberwała. Okej. Okej. To nie jest fajne, co się teraz właśnie stało. Co byśmy mogli zrobić, żeby Peach na pewno nie zginęła? Nie mam bladego pojęcia. To nie poszło tak, jakbyśmy chcieli, żeby poszło. Dobra. Następna tura. Nie zdołali podejść do księżniczki Peach. Na całe szczęście. Ty też nie jesteś w stanie podejść do naszego szanownego kurlika Mario. A to mnie cieszy. To mnie bardzo tutaj cieszy, że nie jesteś w stanie podejść do naszego szanownego kurlika Mario. Ale to, że popełniłeś seppuku, to mnie jeszcze bardziej cieszy. Dobra. Teraz tak, co my byśmy chcieli zrobić, żeby to jakoś tutaj ogarnąć? Pytanie za 100 punktów, czy jeżeli nałożymy ataki elektryczne na pięści naszego szanownego kurlika Mario, nie jesteśmy w stanie tych dwóch panów pokonać. Ale jeżeli zrobimy coś takiego, to już powinniśmy mieć... tyle zdrowia im usunąć. Nie, w dalszym ciągu... W dalszym ciągu to nie zadziałało tak, jakbyśmy chcieli, żeby zadziałało. Więc... Co możemy zrobić? Gdzie pojawi się nowy spawner? Bo nie patrzyłem. Nowy spawner pojawi się tutaj. Okej. Mamy parę możliwości. I my te możliwości, wydaje mi się, że powinniśmy, słuchajcie, wykorzystać. Czyli tak, w pierwszej kolejności nasza szanowna Kurlik Peach nakłada na wszystkich naszych bohaterów dodatkowe obrażenia, żeby zadawali. To się przyda. Kurlik Mario, teraz jak tej dwójce wtrąbi, to ta dwójka powinna... To ta dwójka właśnie powinna w taki sposób się zdezintegrować. Dobra, kolejna sprawa. Nasza szanowna Kurlik Peach, moja droga. Jak daleko możesz sięgnąć?
tutaj nie. Wiemy, że przeciwnicy nie będą do nas... Wiemy, że przeciwnicy nie będą do nas strzelać, bo ci przeciwnicy po prostu nie strzelają. Więc... Możemy zrobić coś takiego. On sobie podszedł troszeczkę bliżej. No i nasza szanowna Peach. Może teraz... Czy to by się udało? To by się udało. Możemy to w taki sposób zrobić. Au. To się nie udało tak, jakbym chciał, żeby się udało. Chciałem, żeby wybuchła ta... ta beczunia. No nic, dobra. To w takim razie... Regeneracja przez 3 tury. Bo niestety, ale ten przeciwnik na 100% do nas podejdzie. No i nasz szanowny Królik Mario stoi sobie... Powiedzmy, że go przeniesiemy troszeczkę bliżej. I kończymy turę. I zobaczmy, co z tego będzie. Oczywiście, że ty zaatakujesz naszą szanowną Peach. Bo dlaczego by nie? Ale to nie problem, tak jak mówię. Mamy włączoną regenerację naszego Regena. Więc Peach tutaj będzie w tym momencie jak najbardziej właśnie. Jak najbardziej nie będzie... sprawiać problemów jej to, bo życie będzie cały czas otrzymywać z powrotem. Dodatkowo nasza szanowna Peach może przecież wyszarżować w tych przeciwników. Więc to też tym bardziej nie robi nam tutaj żadnego większego problemu. No i... No i co? No i możemy teraz... Co my teraz możemy zrobić? Słuchajcie, mamy... Troszeczkę możliwości mamy tutaj. Jeżeli pokonamy 3 przeciwników, to będziemy mieli 11 pokonanych z 12. Ha! That might work. Dobra. Słuchajcie. O, Peach nie może tutaj podejść za bardzo, ale jeżeli podejdziemy tu... To teraz Królik Mario musi podejść bliżej. Jak Królik Mario podejdzie bliżej, to teraz cały zespół... otrzyma swoją tarczę. Więc jesteśmy na plusie. Nasza szanowna Królik Peach może podejść troszeczkę bliżej. Jeżeli Królik Mario tutaj się z nią zgra. Okej. Przyzwijmy teraz wszystkich przeciwników tak, żeby podeszli do nas tutaj. Tak, zapraszam was wszystkich. Zapraszam was wszystkich i teraz... No, możemy tylko jednego cały czas szarżować. No, trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra. Teraz tak, teraz Królik Mario. Ty odbijasz się od naszej szanownej... Od naszej szanownej tutaj... Okej. I teraz, słuchajcie... Najważniejsza rzecz. Czy to zadziała? To powinno zadziałać, aczkolwiek możemy to również zrobić w taki sposób, słuchajcie. I na pewno zadamy dodatkowe, dwóm z nich zadamy dodatkowe obrażenia. No, podejdźcie, podejdźcie. Teraz, słuchajcie, nasza szanowna Peach. Czy uda się zrobić to, co zrobić chciałbym? Tą dwójkę. Teraz pytanie, czy... Czy możemy... Możemy całą trójkę trafić. Okej. Okej. Jeżeli to będzie atak krytyczny... To zlikwidujemy więcej niż powinniśmy. O nie! Jeden atak odparty.
I niestety z racji tego, że przeciwnicy, AI przeciwników działa w taki, a nie inny sposób, moi kochani, to przeciwnicy mogą tylko i wyłącznie, oczywiście, jeżeli ich nie przyzwiemy, to mogą tylko i wyłącznie jednego, że tak powiem, jednego przeciwnika postawić tutaj właśnie na takiego większego przeciwnika, postawić na zejściu, na tym właśnie obszarze, w którym my teraz jesteśmy. Dobra, wiecie co? Jeszcze jest ciekawsze. To, że możemy w tym momencie zrobić coś takiego, że jednego z nich możemy jeszcze zlikwidować. Dziękujemy ślicznie. Zostało nam dwóch przeciwników do zlikwidowania tak właściwie. Gdzie jeden już prawie ginie, a drugi no niestety ma jeszcze troszeczkę dwóch, tak właściwie nam się zespawnowało i mają jeszcze sporo życia. Nice. Nice, 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 słuchajcie. Tutaj nasi przeciwnicy mają troszeczkę żyćka jeszcze, ale jeżeli się dobrze postaramy, to jesteśmy w stanie naprawdę tu ładnie im zrobić krzywdę. I teraz tak, jakby to zrobić, żeby to, słuchajcie, zadziałało. Poczekamy jeszcze jedną turę. Wycofamy się zespołem troszeczkę do tyłu, bo tak jak widzicie, nasz zespół w tym momencie, no, nie ma wszystkich rzeczy najzwyczajniej w świecie załadowanych, tak? Jeżeli uda nam się je wszystkie te rzeczy załadować, to jesteśmy na wygranej pozycji. A nawet jeśli jednej tury nam zabraknie do załadowania tych wszystkich rzeczy, no to tak czy tak jesteśmy teraz na wygranej pozycji, bo. W pierwszej kolejności używamy wzmocnienia ataków. W drugiej kolejności nasz szanowny kurlik Mario użyje, słuchajcie, elektryczności, którą nałożymy na jego ataki. Po prostu będziemy zadawać dodatkowe obrażenia od elektryczności właśnie. I po trzecie możemy wreszcie wtrąbić przeciwnikom. Ale na wszelki wypadek zrobimy jeszcze coś takiego, że zrobimy skok zespołowy i nasz szanowny kurlik Mario ma teraz jedną dodatkową tutaj, jedną dodatkową możliwość zaatakowania przeciwników, czy też otrzymania obrażeń od przeciwników. Okej. Spróbujemy jeszcze zrobić coś takiego. Okej. Peach może oberwać. Tak. Peach może oberwać, ale na całe szczęście przeciwnicy nie są w stanie bliżej już podejść do Peach. Okej. Za to kurlik Peach może cały zespół uleczyć. Dzięki czemu możemy zrobić coś takiego. I teraz słuchajcie, kurlik Mario likwiduje wszystkich czterech przeciwników. Innymi słowy, musieliśmy trochę oberwać. Musieliśmy poświęcić trochę życia jednego z naszych pozostałych bohaterów, w tym wypadku księżniczki Peach, po to, aby na 100% mieć pewność, że wszystkich przeciwników tutaj pokonamy, że nikt nie pozostanie najzwyczajniej w świecie przy życiu, czy też po prostu nie zostanie żaden przeciwnik, który będzie mógł nam jeszcze tutaj zabruzić w jakiś sposób. No i tym samym, czy my żeśmy coś odblokowali? Odpowiedź brzmi absolutnie nie. Zrobiliśmy to tylko po to, żeby to zrobić i z tego co widzę, to była to jedna z
trudniejszych walk, bo była na wyższym poziomie niż my jesteśmy. Tak przynajmniej patrząc na to, tak mi się wydaje. Widzę kolejnego Lumolika tam na dole. To tam będziemy musieli pójść, tak mi się wydaje. Ale kurczę, mamy jeszcze sporo rzeczy tutaj do zrobienia. W ogóle zerknijmy na mapę, no bo nie opłaca się tak właściwie. Moglibyśmy jeszcze z kimś zawalczyć, ale chcę zobaczyć mapę, dokąd to wszystko prowadzi. Tu na dole widzimy Lumolika, więc super, ale prawdopodobnie jego jeszcze nie możemy nic z nim zrobić. Green Coin Challenge, pewnie nie możemy do niego dotrzeć. Gate to the Abandoned Settlement. To jest coś, co ja chciałbym zrobić, bo dzięki temu będziemy mogli tutaj co nieco więcej wykombinować. Ha. Okej. Tam na pewno zejdziemy, ale żeby tam zejść, będziemy musieli przejść obok tego przeciwnika. Czyli wyszarżujemy w niego i jeszcze sobie zawalczymy z jednym przeciwnikiem w dniu dzisiejszym i przynajmniej będziemy mieli otwartą drogę prowadzącą dalej w głąb całej tej planety. Pokonaj wszystkich. Okej, to może być nie tyle, że trudniejsze, niż by się mogło wydawać. Ale, nie to chciałem włączyć, chciałem zobaczyć przeciwko czemu ty jesteś mniej odporny, mój szanowny Magnafoulu. Glut. Okej, czyli możemy zaglutować cię, albo możemy zrobić dokładnie to samo, co robiliśmy ostatnio, jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami, z taką dużą ilością przeciwników. I wydaje mi się, że to może mieć sens. Dobra. Okej. To robimy to wtedy w taki sposób, że musimy wymienić jednej postaci, w tym wypadku naszemu szanownemu kurlikowi Mario. Nie to, Sparki. Chcemy wymienić Sparka na Toxiquake'a. Tak czy nie? Nie będziemy chcieli tego robić. Dobra, here we go. Lecimy, słuchajcie, w takim razie. Zabezpieczenie zespołu w pierwszej kolejności. I teraz tak. Nasza szanowna kurlik Peach będzie musiała udać się jak najdalej, czyli gdzieś tutaj będzie musiała się udać. Jakbyśmy kawałek jeszcze się przesunęli, to będziemy mogli tutaj zrobić parę innych dodatkowych rzeczy. Więc to zróbmy. Okej. I teraz jak stanęliśmy tutaj, to wszystkich przeciwników jesteśmy w stanie do siebie przyzwać. Żeby na pewno się to stało, nasz szanowny kurlik Mario staje o tam. Teraz wzywamy wszystkich przeciwników do siebie. I teraz, moi drodzy, to będzie ta śmieszniejsza część, bo mamy wszystkich przeciwników w jednym miejscu, prawda? Więc teraz musimy... Nie chcemy. Teraz musimy użyć Move Boosta, żeby się stąd ewakuować. I poczekać. Poprosimy gro. Dziękuję ślicznie. Jednym precyzyjnym atakiem żeśmy wysadzili wszystkie bomby, a co za tym idzie, wysadziliśmy również Magnafoula. Bardzo lubię tego typu akcje. Gro więcej takich akcji, gdzie jeżeli człowiek pomyśli, to nawet nie musi wystrzeliwać jednego pocisku,
aby w jakiś sposób tutaj wziąć i po prostu pokonać tych wszystkich przeciwników, którzy nam bróżdżą w jakiś sposób. Okej, moi kochani, patrzę na czas, ile nam jeszcze czasu pozostało w dniu dzisiejszym i w tym miejscu po prostu zakończymy. Dwie walki, jedna trochę trudniejsza, druga trochę łatwiejsza, ale obydwie niezwykle przyjemne, bo bardzo dużo kombinowania i takiego kombinowania w stylu, że faktycznie musimy dwa razy pomyśleć, zanim coś zrobimy, bo w przeciwnym wypadku możemy odczuć konsekwencje naszego niepoprawnego myślenia, naszej niepoprawnej akcji, albo raczej nie tyle niepoprawnej akcji, co nieprzemyślanej akcji. I tego typu walki ja w tej grze szanuję. Ale jeżeli mamy po raz 30 walkę przetrwaj i ta walka nie stanowi żadnego większego, wiecie, wyzwania, tak jak to jakiś czas temu mieliśmy, że gra spawnuje nam przeciwników, jasne, z którymi możemy walczyć albo możemy przed nimi uciekać, ale jeżeli ustawimy naszych bohaterów w odpowiednim miejscu, to żaden przeciwnik nie może nam nic zrobić. Albo w odwrotną stronę. Mamy takie zestawienie bohaterów i lumolików, które noszą ze sobą, że najzwyczajniej w świecie przeciwnicy nie są w stanie fizycznie nawet się do nas zbliżyć, bo jak tylko się pojawiają, automatycznie my ich pokonujemy i jesteśmy tak jakby o rundę do przodu, bo zanim zespawnują się nowi przeciwnicy, to minie nowa runda. Zanim przeciwnicy zrobią jakiś dodatkowy atak, który mógłby nam faktycznie jakoś zagrozić, mija dodatkowa runda. My w tym czasie nadrobiliśmy to. Mamy dodatkową rundę, dzięki której możemy co nieco więcej zrobić. Jasne, to trzeba też wykombinować, żeby coś takiego zrobić, ale wydaje mi się, że niektóre z tych walk nie powinny właśnie działać w taki konkretny sposób, że jeżeli znajdziemy złoty środek, to ta walka absolutnie nie sprawia nam żadnego większego problemu. Tutaj te walki, znaczy nie ta walka, którą teraz tutaj rozegraliśmy, tylko ta autostrada, ta kałuża mrokmasy, którą oczyściliśmy, to wydaje mi się, że to był dobry przykład, że mamy parę zestawów przeciwników i nie wiemy, jacy nowi przeciwnicy mogą nam się zacząć spawnować. I każdy przeciwnik ma inny rodzaj słabości. I ta słabość, nie możemy tego ze sobą połączyć, bo wiecie, uzupełniają się ich mocne strony. To znaczy, jeżeli weźmiemy słabość dla jednego, no to drugi nie będzie otrzymywał od tego żadnych obrażeń i vice versa, więc wydaje mi się, że tego typu walk powinno być więcej, szczególnie, że jesteśmy na końcówce gry. I trochę to jest dla mnie nielogiczne, ale no najzwyczajniej w świecie nawet wyższy poziom trudności tutaj nie zmienia zbyt dużo, bo po prostu sprawia, że przeciwnicy mają większą ilość zdrowia. No ale my też dostajemy większą ilość punktów doświadczenia, więc nie da się tutaj graczowi dogodzić. Można o tak to tutaj ładnie podsumować. No ale dobra. Więcej tych negatywów nie będę tutaj zarzucał, pomimo tego, że chciałem, żeby to było miało pozytywny wydźwięk, to zabrzmiało to bardzo negatywnie, ale spokojnie. Podoba mi się w dalszym ciągu ta planeta i tym pozytywnym akcentem najzwyczajniej w świecie zakończymy dzisiejszy materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Mam nadzieję, że kolejny materiał z tejże serii wam się podobał. Zachęcam was nie tylko do tego, abyście oceniali te materiały wideo, bo wasza ocena tutaj jest jak najbardziej mile widziana, ale również zachęcam was do tego, abyście pozostawiali po sobie komentarze, bo komentowanie oraz ocenianie materiałów wideo sprawia, że algorytmy YouTube'a postrzegają te materiały, że coś się w nich dzieje, że jest wkład was, czyli widzów, wkład społeczności w to, co dzieje się na danym kanale. I dzięki temu te materiały wideo mogą docierać nie tylko do was, czyli obecnie subskrybujących, ale również do was, czyli do tych osób, które po raz pierwszy spotykają się z tym kanałem i w ogóle z każdym mniejszym kanałem na serwisie YouTube. Po prostu dzięki temu, że algorytmy widzą ruch ze strony widzów, wówczas to te materiały trafiają do stałych, jak i nowych subskrybentów, ewentualnych subskrybentów powinienem powiedzieć, więc zachęcam was właśnie do tego, abyście nie tylko oceniali, ale również komentowali, a pamiętajcie, że komentowanie też nie gryzie. Ja wasze wszystkie komentarze staram się czytać w miarę swoich możliwości i w miarę swoich możliwości staram się na nie odpowiadać w jakiś sposób. A jak na razie,
moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!